Dziesięciu najgorszych Polaków w historii, materiał opracowany na podstawie portalu poloniachristiano24.pl. Ten portal również wielokrotnie cytuję, także tam Was zapraszam. Felix Dzierżyński, polityk frakcji bolszewików, następnie rosyjskiej partii komunistycznej, po przewrocie bolszewickim twórca sowieckiego aparatu terroru i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa. Zyskał przez to miano żelazny Felix, krwawy Felix i czerwony Kat. Stał na czele Czeka, popełniającej masowe zbrodnie na ludności cywilnej. Pod jego kierownictwem dochodziło do masowych rozstrzeliwań wrogów władzy sowieckiej. Jak sam podkreślał jego organizacja reprezentuje sobą terror masowy. Kierował sowiecką policją polityczną, był także ministrem spraw wewnętrznych. Stalin ocenił go jako oddanego rycerza proletariatu. Bolesław Bierut, polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, prezydent Rzeczypospolitej w latach 1947-1952, wybrany przez Sejm po sfałszowanych wyborach parlamentarnych, przywódca PZPR. W okresie międzywojennych prowadził działalność polityczną, aresztowany za komunistyczną agitację. W trakcie moskiewskich szkoleń został agentem Sowietów. W latach 30. promował komunizm m.in. w Austrii i Czechosłowacji. Aresztowany za działalność szpiegowską został w roku 1933 skazany na 7 lat więzienia, dzięki czemu nie padł ofiarą czystek w szeregach komunistów przeprowadzonych przez Stalina. Po wybuchu II wojny światowej zrzekł się polskiego obywatelstwa i przyjął sowieckie. Był ważnym członkiem Krajowej Rady Narodowej. We władzach ludowych reprezentował nurt skrajnie promoskiewski. To właśnie on miał możliwość łaskawienia Pileckiego. Niestety tego nie zrobił. Stanisław szczęsny, Felix Potocki, polityk polski o orientacji prorosyjskiej, wolno mularz, wojewoda ruski. W reakcji na uchylenie konstytucji 3 maja dążył do interwencji rosyjskiej armii. Karierę już na początku zawdzięczał rosyjskiej protekcji. Używał nigdy nieprzyznanego mu tytułu hrabiowskiego. Otoczony propagandą, już w 1793 roku opuścił Polskę. W trakcie insurrekcji kościuszkowskiej zaocznie skazany na śmierć. Był powszechnie otoczony pogardą. Stanisław August Poniatowski, ostatni władca Rzeczypospolitej obojga narodów, jego panowanie pozostaje przedmiotem licznych sporów. Doceniony jako inicjator, stanowczy zwolennik i współautor reform ustrojowych przeprowadzonych przez Sejm Czteroletni oraz jako mecenas nauki i sztuki, Stanisław August jest równocześnie krytykowany za to, że nie zdołał zapobiec rozbiorom i w konsekwencji upadkowi Rzeczypospolitej oraz, że został wybrany na tron polski wskutek wojskowej interwencji Imperium Rosyjskiego i osobistemu poparciu Carycy Katarzyny II. Według świadectw z epoki publicznie upokorzony przez rosyjskiego ambasadora jego dwór, uważany za przykład obyczajowego upadku, koronował się w dniu imienin Katarzyny II. W dniu jej imienin także abdykował, pozostawiając po sobie królewskie długo o wysokości 40 milionów złotych polskich. Stanisław Diabeł Stadnicki, starosta Zygwulski nazywany Diabłem Łańcuckim, bandytą na wielką skalę został jednak dopiero w czasie wojny o tron Polski pomiędzy Zygmuntem III Wazą a Maksymilianem Habsburgiem. Dzieje Stadnickiego rysują się jako pasmo mordów, rozbojów i wszelkich okrucieństw. Bolesław, śmiały książę Polski, a później król odpowiedzialny za męczeńską śmierć krakowskiego biskupa Stanisława, kanonizowanego w 1253 roku. Monarcha został wygnany z kraju i pozbawiony korony w 1079 roku. Jego ambitna polityka zagraniczna nie przyniosła zamierzonych efektów. Takie opinie można spotkać. Edward Gierek, polski polityk, działacz, komunistyczny, poseł na Sejm PRL, członek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodów. Tak zwana Gierekowska dekada, czyli okres sprawowania przez Edwarda Gierka władzy w latach 1970-1980, charakteryzowała się w pierwszej połowie dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski, aby w drugiej połowie zakończyć się wieloaspektowym kryzysem gospodarczym, który w efekcie doprowadził do jego rządów oraz w dalszej perspektywie do upadku systemu socjalistycznego w Polsce. No można powiedzieć, że z dzisiejszego punktu widzenia to było dobre, bo m.in. dzięki niemu upadł socjalizm, tylko on nie był przeciwnikiem socjalizmu, ale reprezentantem socjalizmu. W latach Gierkowskiej od Wilszy wpisano do Konstytucji przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i przyznano Breżniewowi order virtuti militari. Władysław Gomułka Polski polityk komunistyczny, pierwszy sekretarz KC PPR i członek Rady Państwa poparł interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, odsunięty od władzy przez czerwonych towarzyszy po krwawym stłumieniu robotniczego protestu na Wybrzeżu w 1970 roku. I wyobraźcie sobie, że ktoś jest bardziej krwawy, bardziej krwawy, jest za bardzo krwawy nawet na komunistów. No to naprawdę nie musi być dobry człowiek, nie może być dobry człowiek. Wanda Wasilewska, polska i radziecka działaczka komunistyczna, pisarka i polityk od lipca do września 1944, wiceprzewodnicząca PKWN, pułkownik głównego zarządu politycznego Armii Czerwonej w 1943 roku, zawsze wierna swym sowieckim mocodawcom i swej prawdziwej ojczyźnie, Związkowi Radzieckiemu. Wiceprzewodnicząca PKWN, deputowana do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego i Osobista znajoma Józefa Stalina z nim właśnie utrzymywała kontakt i to właśnie z jego ramienia działała w Polsce, co na pewno nie można uznać za jakiś dobry wyczyn, tak? Józef Różański, polski prawnik, oficer NKWD i MBP, poseł na Sejm Ustawodawczy, zbrodniarz Stalinowski, setki osób przesłuchiwanych przez Różańskiego lub jego podwładnych straciło życie lub zostało kalekami, nadzorował śledztwo w sprawie Witolda Pileckiego i faktycznie jest sprawcą skazania go na karę śmierci. Choć, jak trzeba pamiętać, że oprócz niego w tej sprawie brało udział jeszcze wiele innych osób, m.in. prokurator czy też obrońcy, którzy w żaden sposób go nie bronili, czy też wcześniej wspomniany Bierut, który miał możliwość go ułaskawić, skorzystać z prawa łaski, jednak tego nie zrobił dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następny odcinek. Ponadto zapraszam was na kanał Światowa Historia, gdzie lada moment. Zamierzam wrócić z serią Zimna Wojna. A co za tym idzie, będę opowiadać o PRL, a jak przed chwilą słyszeliście, wiele postaci, o których wspomniałem, pochodzi właśnie z epoki PRL-u, który, no, no nie, było to, nie była to najlepsza epoka w historii Polski, tak? To trzeba pamiętać. Także zapraszam was tam, jest, jeśli jesteście Zainteresowani taką tematyką, ponadto dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następny odcinek, bo naprawdę często mi to pomaga i staram się czytać te komentarze regularnie i staram się korzystać z nich i właśnie na podstawie ich tworzyć odcinki. Częściej to się dzieje na światowej historii, ponieważ to światowa historia jest takim flagowym projektem i właśnie tam pojawiają się najlepsze odcinki. Także myślę, że wielu z Was to się podoba, tym bardziej, że wrzucam odcinki Światowej Historii do zakładki Społeczność, którą możecie zobaczyć na kanale Światowa Dyszka. Także koniecznie tam zaglądajcie, bo za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś bardzo ciekawy temat, staram się to, to udostępnić. A niestety jest tak, że czasami, kiedy mówię jakieś, nie wiem, rewolucyjne treści, to często jest problem z nadaniem dobrego tytułu temu filmowi, przez co naprawdę ciekawy film gdzieś znika w mrokach internetu. No i trochę przykro z tego powodu, stąd zapraszam Was na kanał Światowa Historia, bo tam naprawdę jest dużo takich materiałów i warto oglądać, bo staram się wrzucać materiały tylko dopracowane i tylko naprawdę ciekawe i nie zaprzątam tam miejsca jakimiś mniej ciekawymi elementami tutaj oczywiście też staram się wrzucić jak najciekawsze materiały. Jednakże często zdarza się, że skonstruować dyszkę samych ciekawych elementów jest dość ciężko. Stąd czasami zdarzają się jakieś tam zapychacze troszkę nudniejsi, ale staram się to wynagrodzić innymi punktami, które już są ciekawsze. Cześć